Naprawdę pragnę ciebie tak, jak chłodu Moskwy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam map. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak dotykam Moskwy. Więc senu dawaj, błagam, nie bądź wart, bo płonie Paryż. Nie, 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 nie bądź wart. Nie, 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 nie zamykaj bram. Eiffla blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam. Kocham cię, Moskwo. Opowy nad Europą, Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Nad nami, Moskwo. Nad nami, Moskwo. Opowy ponad ogniem, Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Popłonie Paryż, popłonie Londyn, popłonie Madryt, pali się w Rzymie. No. Witam Państwa serdecznie. Powodów dzisiejszego spotkania jest oczywiście parę, natomiast może jednym z głównych jest nasze zniechęcenie do polityki, ale całkiem najważniejszym powodem jest ten pan, który nie lubi zupy swojej żony Małgorzaty Potackiej, obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, którego utwór Państwo przed chwilą słyszeli. Nie lubi polityki podobno, też tak jak wyczytaliśmy gdzieś, natomiast całkiem oficjalnie deklaruje swoje zainteresowanie dla seksu i pornografii. Niech ZHN nam to daruje. Tak się pan publicznie gdzieś, może cytat od razu, żeby przygwoździć. Cytat z Gazety Pomorskiej z 18 maja. Brzmiasz cały, bo jest straszny. W tej chwili, jeżeli chodzi o sport, interesuje mnie głównie seks, właściwie tylko to. Muszę dbać o kondycję fizyczną, żeby sprawnie poruszać się na scenie. W jej utrzymaniu pomaga mi bardzo ważna dyscyplina, jaką jest seks. A jeszcze wcześniej powiedział pan, że oprócz seksu nie interesuje się żadną dyscypliną sportową, no chyba że pornografią. Zawstydziliśmy pana? Ten temat został wyczerpany tą wypowiedzią. Tak. Ale wie pan, jak nie jest czerwony, w Toruniu, przechodzę i na jednym z bloków widzę powypisywane hasła w typie kocham Grzesia, Grzesiu wróć do mnie i tak dalej. Powiedziano mi, że to... Czy to był mój blok, w którym tak? Tak. Opowiadano mi właśnie, jakie pan ma niesamowite powodzenie u kobiet. Czy dalej tak fanki pana oblegają i co na to żona? To były czasy takie dosyć specyficzne, bo to były czasy, kiedy interesowały się mną kobiety w przedziale od 9 do 14 lat i w tym kontekście
nie chciałbym rozmawiać o takich zainteresowaniach. Natomiast rzeczywiście ich aktywność polegała na tym, że wypisywały różne rzeczy na murach klatki, w której wtedy mieszkałem. Rozumiem, że pan jest teraz w polu zainteresowań kobiet nieco starszych. Czy tak ja zawsze rozumieć? Interesowałem się kobietami dorosłymi. I myślę, że odwrotnie było też. A wracając do popularności pana, wszyscy pamiętamy pana wielki boom, wielką popularność w latach 80. Teraz ostatnio jakby pana było nieco mniej i w telewizji, i na estradzie. Dlaczego? Ja myślę, że odpowiedź jest prosta. Zawsze, kiedy coś się zaczyna i jest coś nowego, to ma to zupełnie, jeżeli ma to zupełnie nową jakość i wchodzi na rynek, to naturalne jest to, że to musi być bardzo silny sygnał. Tak było. Może to była specyfika lat 80. Na to się składało wiele rzeczy. To były i lata 80. To było również to, że właściwie wtedy po prostu tworzyła się polska scena rockowa. Ona oczywiście miała swoją podbudowę w tym wszystkim, co działo się wcześniej, ale tak naprawdę zespoły, które rozpętały ten boom lat 80., właściwie stworzyły polską scenę rockową w takim wymiarze, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście ta scena była wtedy, wydaje mi się, i ciekawsza, i po prostu była kołem zamachowym, które powodowało, że w ogóle show business zaczął funkcjonować normalnie. W tej chwili oczywiście jest zupełnie inaczej, ale myślę, że to będzie temat naszej dalszej rozmowy. Ale czy nie czuje się pan staro wobec tych nowych kapel, które teraz powstały? Ja zacząłem jako dorosły. Robią inną muzykę chyba. Nie wygląda staro. Ja zacząłem już jako dorosły człowiek. Miałem 24 lata, kiedy Republika zaczęła właściwie grać zawodowo. I od samego początku traktowałem i popularność, i tak zwaną karierę jako skutek uboczny tego, co chcieliśmy robić, a nie jako coś, do czego za wszelką cenę dążyliśmy. A propos staro, przepraszam, mi się wydaje, że dojrzewanie w muzyce rockowej jest w ogóle raczej trudne. Dojrzewanie jest w ogóle trudne, ale zwłaszcza związane z tym zawodem. Ta konieczność przebierania się, między innymi takie deklaracje o pornografii, które nie bardzo wierzę, które są po prostu czegoś tam sposobem. No, może tak, ale to jest prowokacja, co tu dużo mówić. I pański zawód jest prowokacją. I nagle trzeba dojrzeć, przebrać się w osobnika trochę dojrzalszego, poważniejszego. Ja spodziewałam się, że może pan jeszcze dzisiaj w różowym czubie na głowie wystąpi, a pan miesięcy. Ja myślę, że wypowiedzi tego rodzaju, oczywiście one są pewnym odzewem na to, co się dzieje w polityce i są odpowiedzią na to, że ktoś nas na siłę chce moralizować, ktoś na siłę chce uczyć nas po kolei wszystkich przekazań i egzekwuje od nas w ogóle, żebyśmy tak, a nie inaczej się zachowywali. Ja sądzę, że reakcje będą takie, a nie inne i te reakcje możemy obserwować ciągle. Natomiast jeżeli chodzi o starzenie się, to ja myślę, że zawsze są dwa rodzaje starzenia się. Jedno jest dojrzewaniem, czyli dochodzenie do smakowania tego, co się robi w inny sposób. Na pewno jest to przyjemne. Jest też starzenie się. Na pewno jest o wiele trudniej robić kolejne rzeczy. Wydaje mi się, że coraz trudniej jest robić kolejne płyty, bo to wymaga szukania nowych rzeczy, a z całą świadomością bagażu, który zostawia się za sobą. To nie jest proste, ale ja to bardzo lubię, bo to jest kolejny wysiłek i ja lubię wysiłki. No dobrze, ja bym chciała do tego boomu lat 80. wrócić na moment. Powiedziałeś, że zespoły rozpętały ten boom, natomiast ja teraz czytam w gazetach coraz częściej, że był to boom rozpętany świadomie przez władzę komunistyczną, żeby odwrócić uwagę młodzieży. Ja sądzę, że niedługo dojdziemy do ustawy lustracyjnej, jeżeli chodzi o muzyków rockowych i że czas najwyższy to zrobić. No po właśnie, prostu. Co jest w teczce Ciechowskiego? Co jest w teczce Ciechowskiego? Który z wielkich bratów kazał nam śpiewać Moją krew? Czy, i Kocham Moskwę, jak to było przed chwilą. Kto nam kazał w ogóle pisać te teksty i demoralizować młodzież? Po prostu jest taka moda, ona właściwie już trochę przebrzmiała, ale wśród takich z lekka socjologizujących dziennikarzy istnieje taka teoria bardzo, bardzo silnie zakorzeniona, że scena rockowa była manipulowana od początku do końca, że była całym, bo całe rozbudowane takie urządzenie zabezpieczające młodzież przed... Przed tym, żeby zainteresowała się polityką, tylko to była teoria wyłącznie. Wentyla tak zwana. To tak, jest i taka teoria jest, oczywiście być może ona ma swoje jakieś potwierdzenia w rzeczywistości, natomiast jedno jest pewne, że tych kilka zespołów, czy kilkanaście, które wtedy funkcjonowały,
Z całą pewnością nie zostały one wciągnięte w żadną polityczną rozgrywkę. Oczywiście, że tak się działo czasami i niektóre zespoły ocierały się o afery polityczne. Tak został ukarany Manam na przykład za swoją niesforność w momencie, kiedy nie chcieli zagrać dla zaproszonych gości, dla konsomolców gdzieś tam. Kilka klapsów zostało wymierzonych, natomiast nigdy nie słyszałem o jakichkolwiek korzyściach, jakie zespoły mogły odnieść z tego, że występowały. Ale ani też nie słyszałem, ani nie wiem nic o bardziej takich wyrafinowanych machinacjach, sterowaniem, czymś, co nie wiem, wtedy chyba pan Świrgoń był szefem, takim głównym animatorem, wielkim bratem od tych rzeczy. A mnie się wydaje, że, przepraszam, już cię wpuszczam, że pan ma też pewne zasługi kombatanckie na polu walki z komunizmem. Tutaj wyczytałam, że kiedyś miał pan kłopoty z cenzurą, z zatrzymywaniem tekstów i tak dalej, nie? To ja w ogóle byłem w organizacji podziemnej, nie powiem jakiej nawet, bo jeszcze być może do niej wrócę. Ale mimo wszystko tamte czasy, jeżeli możemy różnie patrzeć na to, czy była to kolaboracja, czy nie, jednak w tamtych czasach, mówię o całym szeregu zespołów rockowych, zarabialiście nad wyraz dużo w porównaniu z innymi ludźmi, przynajmniej w waszym wieku. Bo wydaje mi się, że była to pewna swoboda. No, gdyby wtedy był taki rynek, gdyby teraz istniał ten rynek, który istniał wtedy, i gdyby udało nam się przywrócić, powiedzmy, tę niesamowitą atmosferę, zainteresowanie, napięcie wokół muzyki w ogóle. Jestem przekonany, że w ciągu 2 lat takiej prosperity, jaką mieliśmy w roku 83-84, czy drugim, trzecim, to zarobiłbym niesłychaną fortunę. No, ale wówczas też nie byłeś biedny. Wtedy, no oczywiście, że nie mogłem wtedy narzekać, ale pamiętam 2-tygodniowe trasy, gdzie zarabialiśmy po 2000 za koncert. To nie były duże pieniądze, wiesz. Natomiast oczywiście graliśmy mnóstwo i to były mordercze wysiłki i graliśmy jeden koncert dla 5-10 tysięcy ludzi. Także to nie była też działalność, która była taka. Nie mieliśmy tej umiejętności, jaką mają na przykład kabareciarze, że nigdy nie pokażą w telewizorze swojego dowcipu, żeby go nie sprzedać. Myśmy grali wszędzie, jeżeli chodzi o koncerty. Oczywiście unikaliśmy telewizji, bo Republika po raz pierwszy pokazała się w telewizji w 1986 roku. Ale unikaliśmy telewizji głównie ze względów estetycznych bardziej niż politycznych. Po prostu tam nam się nie podobało. Ale już dzisiaj. A się spodobało panu dzisiaj? No dzisiaj to zobaczymy. No, zobaczymy. Ale już dzisiaj, przed chwilą w tym programie powiedziałeś, że wtedy funkcjonował show biznes, a teraz nie. Na czym polega różnica? Nie, to inaczej, to ja jeszcze dodam do tego. Dlaczego teraz nie ma takiego rynku, jaki był wtedy, twoim zdaniem? Następcy są gorsi? Co się stało? Nie, wydaje mi się, że w ogóle, że jakość tutaj zespołów jest sprawą drugorzędną. To znaczy, wydaje mi się, że gdyby istniał wtedy taki rynek, to też mogłoby to pociągnąć za sobą tego rodzaju emocje. Oczywiście wiele, wiele spraw. Przede wszystkim to, że ludzie naprawdę szukali w tych koncertach, to były takie pola, neutralne pola porozumiewania się między młodymi ludźmi. Oni tam się spotykali, oni identyfikowali się nawzajem, oni walczyli ze sobą, bo ktoś był za, a ktoś był przeciw jakiemuś zespołowi. Oni tam odnajdywali siebie, oni mogli się wyłączyć z tego, co rzeczywiście było wtedy potworne, to ciśnienie polityczne, które było, jak wiadomo, bolesne dla wielu. A dla młodych ludzi muzyka rockowa stwarzała świat, w którym oni porozumiewali się własnym kodem, gdzie właśnie nikt nie miał do tego dostępu oprócz nich i oprócz tych, których wybierali jako swoich idoli, czy tych po prostu, których lubili, cenili płyty. Ale tutaj chyba jeszcze jest jedna sprawa ważna. Mam taką sugestię, czy można zadać pytanie? Ponieważ nie udaje mi się to. Kwestii formalności. Tak. Po pierwsze, trochę dziwi mnie tutaj opinia, która padła, jakoby w tej chwili zarzucano muzyce rockowej z lat 80., że była manipulowana i że było to coś sztucznego, i że jakieś dziwne siły się kryły za muzykami rockowymi. Otóż jeżeli wolno. To już w 1985 roku, czwartym, kiedy zaczął przygasać ów boom rockowy, pojawił się cykl publikacji różnych autorów, gdzie starano się dowieść, że właśnie muzyka była manipulowana, że było to gdzieś tam w jakimś gabinecie wymyślone, tak. A wtedy miało to służyć wykazaniu, że nam w ogóle ta muzyka rockowa nie jest potrzebna i to, że rock właśnie przygasa, to nie jest żadne nieszczęście, po prostu widocznie jest to sztuczny twór. Także w różny sposób starano się wykorzystać to, że rock czasami w Polsce traci siłę, zaczyna znikać, chociaż nie sądzę, aby kiedykolwiek
zniknął. Natomiast chciałbym zadać ci takie pytanie. Jak przeżyłeś ten moment załamania się kariery Republiki? Albowiem w pewnym momencie na festiwalu jarocińskim właściwie zostałeś wygwizdany przez publiczność. Publiczność potem cię przyjęła, śpiewano ci 100 lat. Ale był taki dramatyczny moment, załamanie kariery. Jak to teraz wspominasz? Ja myślę, w związku z tym, że Republika zawsze prowokowała. Znaczy, pod tym względem ja nie zasypiałem gruszek w popiele, bo robiłem różne rzeczy. To znaczy, oprócz tego, że no, pojawiały się kolejne nagrania, to pojawiały się bądź to preparowane reportaże. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta taki reportaż, który sprokurowałem ze Zbyszkiem Ostrowskim na temat ochroniarzy mojej klatki. Oni tam niby stali, goryle, fotokomórki, wpuszczali i wypuszczali ludzi o określonych porach. No była to cała wielka afera. Nie chcę teraz tego opowiadać, bo to wymagałoby dokładnej opowieści. Wiem, że to ludźmi często bardzo mocno potrząsało i wiem, że traciłem wtedy wielu sympatyków, dlatego że cały czas starałem się stwarzać kolejne progi dla tych, którzy naprawdę chcą nas słuchać. Nie chciałem, żeby to byli słuchacze przypadkowi. Nie chciałem, żeby Republika była traktowana tak szeroko jak inne zespoły, które wtedy funkcjonowały jako zespoły, powiedzmy, bardziej popowe, nie rockowe. Ja chciałem, żeby oni odeszli do Lady Punk, do Lombardu. Chciałem tak spolaryzować tę publiczność, żeby być pewnym, że z nami jest tylko wierna armia tych ludzi, którzy dokładnie wiedzą, o co nam chodzi. I to było, podobna sytuacja była w Jarocinie, w którym nie zagraliśmy chyba 2 lata pod rząd, co było przyczyną tego była armia, która ścigała to gitarzystę, to mnie w końcu nie dopadła i wtłoczyła w swoje tryby i fajnie tam spędziłem 10 miesięcy. W tych trybach? Tak, byłem w artylerii, jak na muzykę przystało i było świetnie. Także 2 razy musieliśmy ominąć Jarocin, mimo że byliśmy tam zapowiadani. Potem były afery z paleniem płyt Republiki, plakatów w czasie festiwalu jarocińskiego. Wiem też, że mnóstwo dziennikarzy wtedy kupowało dodatkowo te plakaty i dawało, spalić jeszcze raz, bo nie zdążyłem zrobić zdjęcia. W każdym razie publiczność jarocińska się obraziła na Republikę i kiedy przyjechaliśmy, to był 85 rok, zdaje się. I kiedy przyjechaliśmy do Jarocina, no, to był 20-tysięczny gwizd. To czegoś takiego nie słyszałem. To było 100 razy lepsze niż 20-tysięczna owacja. Takiego wyzwania jeszcze nigdy przed sobą nie miałem, ale wydaje mi się, że to, co udało nam się zrobić wtedy, to graniczyło w ogóle z cudem nad Wisłą. Dlatego, że po prostu ci ludzie błagali nas po koncercie o bis. Śpiewali nam 100 lat i oczywiście tego bisu nie było za karę. I nie będzie. Dlatego, że z kolei ja się na Jarocin obraziłem. Ja to nie pojadę, więc... Na zawsze. Ja z tej wiernej armii Republiki, nie tej, do której pana wcielono, tylko tych fanów. Pan powiedział na początku, że się odżegnuje od polityki. Chcąc, nie chcąc, was odbierano jednak także politycznie i głównie te dwa zespoły, Republikę i Perfekt, bo one stworzyły ten swój metajęzyk armii, powiedzmy, żołnierzy, który, co by nie mówić, był przeciw czemuś, zakłamaniu, marazmowi i za czymś. Zupełnie takim, chociażby to za było tylko sprowadzone do określonej generacji, ale jednak było za, własne, zamknięte i przeciwko. I to było, myślę, wspaniałe, bo oprócz opracowań dziennikarskich takich socjologizujących na nie, były też i na tak, że właśnie oczywiście, tu się wydobywa jakiś taki głos pokolenia, czy analizowano wtedy, że kierujący tym głosem pan między innymi jest nieco już starszy niż ci fanowie. I teraz proszę mi powiedzieć to pytanie główne, jak pan wobec tego się czuje dzisiaj, pozbawiony tej wiernej armii, bo nowa kreacja Grzegorza Ciechowskiego, Obywatel GC, już jest zupełnie inna, do czego innego się odwołuje, a złośliwi powiadają, że w ogóle jest kreacją Małgorzaty Potockiej. Wydaje mi się, że... A jest Małgorzata Potocka, jest. Zaraz ją tutaj wywołamy. Taka złośliwość przede wszystkim mnie nie jest w stanie w ogóle dotknąć. Wydaje mi się, że współpraca... Jeżeli jestem w stanie współpracować z kimkolwiek, choćby to był diabeł, jeżeli nikt o tym nie wie, albo nawet jeżeli ktoś anioł, wie, lub anioł, szczerze. Tak, po prostu, lub anioł, jeżeli jest taka możliwość i jeżeli udaje się z kimś znaleźć wspólny język, to jest, trzeba być głupcem, żeby z tego nie korzystać, to po pierwsze. Po drugie, wracając do tej pierwszej części, pani, tak,
Rzeczywiście Republika na pewno operowała pewnym kodem znaczeniowym, który dotykał sfery polityki. Oczywiście ten język był o wiele prostszy w latach 80. Był biało-czarny i pewne rzeczy było, formułować było o wiele łatwiej. W tej chwili ten język się zagmatwał tak bardzo, jak bardzo społeczeństwo w ogóle nie czyta ruchów polityków w tej chwili, bo nie jest w stanie tego przeczytać. Ja też tego nie jestem w stanie przeczytać. Ja w tej chwili kieruję się, jeżeli chodzi o ocenę polityków, właściwie kieruję się, kto jest ładny, kto jest brzydki. Jest taka jedna partia brzydka i wiem, że na przykład ich nie lubię. Mają brzydkie twarze. Ja mam propozycję. Zaraz będzie pytanie Moniki Jaruzelskiej. Pani Małgorzato, może pani się ze mną zamieni? Ja z boczku posiedzę, taką rundkę krótką, 100 pytań do duetu, dobrze? Twórczego. Ja sobie patrzę na to z boku. Tak, widzicie, jak ja się chytrze wkleja? Tak, oczywiście. Nie, to nieprawda. Małgosia nie chciała przyjść i ja wydałem polecenie służbowe, żeby przyszło. Mąż się zapadł. Proszę państwa, jedyna okazja. W takim razie, proszę bardzo. Jeszcze tego nie było, proszę państwa, chciałam jeszcze tylko powiedzieć. Tego nie było w 100 pytaniach, żeby to było 100 pytań do małżeństwa. Bardzo proszę, mamy taki pan i żona jesteście dwoma osobowościami, to o charakterze przywódczym. Tak jest, powiedzcie, tak. Jak wy w ogóle żyjecie w domu, czy się kłócicie? I jak jest, jeżeli żona reżyseruje pana przedstawienie i na przykład każe panu założyć na przykład zieloną marynarkę, której pan nie cierpi? Ustępuje pan? Nie nakłada jej po prostu i tyle. Nie, to takie, no, takie... pani Małgosiu, pani tak szybko też nie ustąpi z kolei, jak wiem. No więc no tak, ja czerwoną, może odpowiem tak. Tak, jestem pantoflarzem, mówię to po raz setny. Jestem pantoflarzem, Potocka rządzi, Potocka wymyśla wszystko. Mało tego, od czasu do czasu mówi, co to za akord w ogóle, ty amol? To tam F-dur miał być przecież. Ja mówię, że się przepraszam cię, Małgosiu. Chodzi o cukier puder, tak, jeżeli powiedzieć prawdę. Dlatego, że jak ja się wtrącam już w muzykę, to wtedy pazury mu rosną i mówi, jak ty możesz mi coś tutaj podpowiadać? Pojęcia o tym nie masz, kucharowon! I wylatuje do kuchni. I wtedy można zapytać, z czyjej inicjatywy Małgorzata Potocka zaczęła występować w zespole Grzegorza Ciechowskiego? Ze swojej. Z własnej, oczywiście, że z własnej. Po prostu tego nie sposób ją wypędzić. Wlezie do studia, poza tym się obraża, że zapraszam inne kobiety do studia. No, jest to ciężka sprawa, ale jakoś trzeba sobie z tym radzić. No, jesteśmy w końcu małżeństwem, mamy dzieci. No, ja nie mam innego wyjścia. Zostałeś odwołany w ubiegłym roku jednym z najeleganszych Polaków. Nie pretendowałem do tego tytułu. Zostałem rzeczywiście wybrany przez bardzo miłe gremium ludzi, ale bardzo proszę, żeby tego nie traktowano jako jakiekolwiek zobowiązanie z mojej strony, bo mam prawo wyjść w dresie na spacer z psem również. Nie zmienia to jednak mojego pytania, które miało brzmieć, czy sam się ubierasz, czy pozwalasz na ubiera. Finansowo też? Finansowo nie. Na szczęście w nie. Takim razie te cytaty, które zapoczątkowały dzisiejszy program, to też jest kreacja Potockiej, bo z jednej strony wszystko robi Potocka, a z drugiej opowiada, że kochasz pornografię i perwersję. Czy razem z Potocką, czy tu też ona ci ustala grono fawory? Nie, no tak, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że pod tym względem się bardzo zgadzamy. Prawda? To był mój pomysł, tak. To ja dzwoniłam, daję słowo honoru, że nikt ja nie nawet nie wiedziałam, że, bo myślę sobie Gazeta Pomorska, tylko na Pomorzu będą wiedzieli. A czy w Warszawie też jest? Przepraszam, czy to był wywiad autoryzowany? Tak, ja powiedziałem, że nie trzeba autoryzacji, bo pod tym względem po prostu... Aha, to wiele tłumaczy, bo tutaj chciałem odsłonić pewną tajemnicę. Miałem przyjemność robić z tobą kilka wywiadów i zdarzało się, że w trakcie autoryzacji pisałeś całą odpowiedź na nowo, często zmieniając treść. Ja to potwierdzam. Może jakoś skomentuj publicznie i powiedz, jak to u ciebie jest, że musisz tak zmieniać. To musiałbyś mi powiedzieć... Ja przykładu konkretnego w tej chwili nie powiem, ale w każdym razie rzadko kto ma czas, żeby usiąść na maszynie na nowo napisać swoją odpowiedź. Ja po prostu chcę lepiej wypadać. No, nieraz mam kiepski dzień i źle odpowiadam, albo nawet jakąś głupotę. Czy twoje wywiady autoryzuje pani Małgosia również? Proszę państwa, więc ja do tej pory tak sobie żartowałem, mówiłem, że jestem pantoflarzem, że... Myślałem, że te żarty są czytelne. Widzę, że w dalszym ciągu brniemy w ten sam temat. Małgosia pracuje ze mną, w tej chwili właśnie wydaje polecenie. Małgosiu, wracaj na miejsce tam. Nie, właśnie słucha. Dlatego, że żona tutaj zaistniała w takim kontekście pani, która pana przebiera lub czasem gotuje, a z tego co wiem, jest to po prostu współpraca dość twórcza i na przykład ten Sopot sprzed paru lat w jakimś sensie był troszkę i pani dziełem, prawda?
Oczywiście, to jest, cały czas współpracujemy, Potocka robi moje wideoklipy. Pani usiądzie, a ja sobie statun będę dopowiadać. Dobrze, dziękuję. Produkuje moje płyty, w sensie wydaje moje płyty. Ma dużo do powiedzenia w domu, owszem. Opiekuje się moimi dziećmi i wszystko jest w porządku, także... Ale oprócz tego, czasami muszę ją przywoływać do porządku, no i no, niestety właśnie w tej chwili tak się stało. Nie autoryzuję moich wywiadów, pani Potocka. To byli państwo ciechowscy w studiu razem, a teraz proponuję, żebyście państwo zobaczyli ich jeszcze raz w duecie, tym razem na scenie Sopotu, gdzie jednak główną rolę niewątpliwie ma pan Ciechowski. Prosto w twarz, kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat i wietrze, że teraz znam. Znam każdą odpowiedź, no powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tu w oczu pustych, poczekaj zaraz, biegnę lustro. Tak, 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 na lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, na lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nawet ja ci nie wierzę, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś, uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Słyszeli państwo Sopot, a teraz dalej słuchamy Grzegorza Ciechowskiego, tyle że już bez podkładu muzycznego. Album Tak Tak powstał jeszcze za starej rzeczywistości, później kolejne twoje dwie płyty, myślę o płycie Republiki i twojej ostatniej solowej, zostały wyprodukowane przez waszą prywatną firmę. Nie odniosły już tak oszałamiającego sukcesu, myślę o ilości sprzedanych płyt, czy tylko należy winić za to piratów, którzy nagminnie kopiują te albumy? Piraci to jest jedna sprawa. Ja myślę, że Tak Tak i sukces tego albumu to była rzecz, którą mogliśmy przygotować wtedy razem z Małgorzatą i z firmą ZPR-y, bo one tutaj sporo pieniędzy włożyły w promocję tej płyty. To było związane z promocją właśnie w Sopocie, którego fragmenty oglądamy. To było związane z dużą trasą koncertową, jak na tamte czasy, gigantyczną, bo zagraliśmy kilkanaście koncertów w największych halach, które były wypełnione po brzegi. Ja pamiętam dwa spotki pełne ludzi w Katowicach. To było niebywałe wtedy. Stąd wydaje mi się, że ten był świetny czas i na tę płytę, i na to, w jaki sposób ona została wypromowana. Oczywiście. Teraz, dlaczego na przykład dwie następne płyty, dlaczego ta promocja nie może się odbywać w takim wymiarze, jak odbywała się wtedy? Dlatego, że nie mamy na to pieniędzy. A dlaczego nie mamy na to pieniędzy? Dlatego, że mało zarabiamy na płytach i na kasetach. A dlaczego mało zarabiamy na płytach i na kasetach? Bo piraci wydają nasze płyty i kasety. Piraci bezpośrednio powodują obniżenie jakości tego, co my robimy.
Według mnie rynek pada muzyczny, dlatego że producenci nie mają najmniejszej szansy ani na promocję, ani na dobrą produkcję, bo nie mają żadnych pieniędzy z tych rzeczy, które produkują. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że po prostu nie ma już tego bogatego mecenasa, jakim było państwo kiedyś w latach 80. i teraz tym weryfikatorem stał się rynek? Weryfikatorem stał się rynek, ale przede wszystkim ten rynek nie istnieje w momencie, kiedy z tego rynku nie ma pieniędzy, a nie ma pieniędzy, dlatego że one są kradzione. One są kradzione przez piratów i na przykład ja nie rozumiem jednego, dlaczego nie są wprowadzone, nie wiem, dekretami czy ustawami jakieś proste przepisy wykonawcze, że na przykład kto posiada nielicencjonowane wytwory, traci wszystko, co posiada w tej swojej budce. Przecież parlament cały czas uczy nas różnych przekazań, a siódme przekazanie w ogóle go nie interesuje. Wydaje mi się, że jesteśmy tak okradani od wielu lat i ze świadomością tego, że jesteśmy okradani, pracujemy w studiu, pracujemy nad kompozycjami, pracujemy nad tekstami, nad produkcją. My jesteśmy podwójnie okradani z Małgorzatą, bo i produkujemy to jako producenci i jako kompozytorzy. Ale przecież muzycy stanowią olbrzymią grupę. Dlaczego nie możecie stworzyć własnego lobby, które by mogło przeforsować tego typu decyzje? Ja nie jestem społecznikiem, ja jestem artystą. Proszę może kolegę. Czy z powodu braku ustawy antypirackiej nie ma ciągle nowej płyty Republiki? Nie, nie. A jaki jest? Moja aktywność była dosyć spora ostatnio, jeżeli chodzi o wydawanie płyt. Była Republika 91 wydana w zeszłym roku. Była płyta, która z muzyką filmową do takiego serialu niemieckiego, Schloss Pompon-Rouge, która została wydana w Niemczech. Wydałem płytę Obywatela GC. To są trzy płyty w ciągu półtora roku. Wydaje mi się, że to jest niezły wynik. Czekamy w tej chwili na moment, kiedy po koncertach, które mieliśmy przed wakacjami, teraz mamy wakacje, od sierpnia zaczynamy próby i będziemy tak długo próbować, aż dojdziemy do takiego stanu tego materiału, że będziemy mogli nagrać w ciągu 2 tygodni płytę. Chcemy nagrać ją tak, jak nagraliśmy Nowe Sytuacje. Nowe Sytuacje nagraliśmy w ciągu 7 dni. Myślę, że nie chcemy spędzić w studiu dłużej niż 2 tygodnie, nie ze względu na oszczędności, tylko że jeszcze raz chcę wrócić do starej technologii, kiedy po prostu wchodzimy do studia, nagrywamy, wiemy wszystko od początku do końca, jak ma wyglądać. I nie bawimy się w długą, żmudną produkcję związaną z komputerem. Gdzie się pan z Republiki chłopcy wieszali na panu psy? Mówili, że pan ich wykorzystywał finansowo. Teraz pan powrócił. Czy po prostu pogodziliście się i o co w ten czas tak naprawdę chodziło? Ja myślę, że chodziło o wiele rzeczy. Przede wszystkim chodziło o czas. Ten czas, w którym Republika rozpadła się, był bardzo złym czasem dla zespołu. Kiepsko nam się pracowało, bardzo powoli dochodziliśmy do jakichś rezultatów. Potrzebowaliśmy nowych takich podniet, które sobie stworzyliśmy. Oni założyli potem zespół Opera, ja wystartowałem jako Obywatel GC. Oczywiście były kłótnie o pieniądze też. W tej chwili wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Republika powstała na nowo, na określonych warunkach. Te warunki ja bardzo ściśle określiłem. W każdym razie no, wiadomo, na czym stoimy, że nie jest to po prostu, nie zachowuję tych pozorów demokracji, jakie zachowywałem wcześniej, a z drugiej strony twierdzę, że mam w tej chwili taki skład muzyków, że z całą pewnością ta demokracja pójdzie znacznie dalej niż szła w poprzednim składzie zespołu. W jednym z wywiadów powiedział pan, że wiem, że jako muzyk rockowy żadnej kariery poza granicami kraju nie zrobię. Ja chciałem się zapytać, czego zabrakło panu, by zrobić taką karierę za granicą? Układów czy świadomości takiej walki ze światem? No w ogóle to jest źle postawione pytanie przede wszystkim. Może tej świadomości? Nie. Co to znaczy zrobić karierę za granicą? Ja na przykład, ja uważam, że dla mnie najważniejszy jest ten rynek, w którym jestem w stanie operować do końca. Jest to rynek języka polskiego. Nie chcę śpiewać, bo nie umiem pisać po angielsku. Ja mogę się nauczyć śpiewać po angielsku, ale w tym momencie przedmiotem mojej działalności staje się właściwie tylko i wyłącznie nie to, co chcę powiedzieć, ale to, że chcę zawojować kolejny rynek. Ja chcę przede wszystkim formułować swoje komunikaty i je nadawać, a potem tak jak to jest moja teoria, twierdzę, że sukcesy przychodzą mimowolnie i one wręcz same się toczą i wchodzą na nas. My nie możemy ich wywoływać tym, że na przykład na 2 lata muszę pojechać do Ameryki i tam zrobić karierę, dlatego że ja wtedy przegrywam wszystko i mam wiele przykładów na to. Wielu moich przyjaciół zainwestowało swój czas w najlepszym momencie swojego bycia tutaj na rynku.
wyjechali tam i tracili wiele rzeczy, które potem bardzo trudno było im odrobić. Ja uważam, że rynek 40-milionowy jest rynkiem niesamowitym. Jeżeli tylko on zacznie normalnie funkcjonować, to wystarczy być tutaj. A po pierwsze jestem za stary na to, żeby robić wielką karierę jak Michael Jackson na Zachodzie. Po drugie mnie to nie interesuje. Po trzecie będę śpiewał w języku polskim, dlatego że tylko w tym języku jestem w stanie wykrzesać z siebie to, co robię. Nie ma innego. Nie umiałbyś tak latać pięknie, jak on tam w Monachium latał, naprawdę. Ani tam rozporkiem tak ruszać. No, ja nie umiem takich O rzeczy. Tym rynku 40-milionowym. On w tej chwili wygląda tak, że sprzedaje się na nim to, co jest z Zachodu sprowadzone, plus to, co wydają piraci. I wcale to nie jest Ciechowski na tych kasetach, tylko to jest muzyka chodnikowa w większości. Powiedzmy sobie szczerze, na tym się robi największe pieniądze. Oczywiście. Gdzie tak. Na tym rynku jest twoje miejsce i jak byś mógł walczyć z tym zalewem na przykład tej angielskiej muzyki, bo już piosenkę chodnikową na boku na razie zostawię. To nie jest kwestia walki z zalewem angielskim muzyki, bo coraz więcej polskich zespołów śpiewa po angielsku. Ja mam bardzo taki ambiwalentny do tego stosunek. Ja uważam, że kiedy słyszę w większości piosenek, że ktoś tam cały czas I wanna, czyli coś... Trochę język angielski. Coś chce... Ktoś coś w tej piosence, a nie wiem dokładnie, nie chcę lekceważyć tych rzeczy, bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że pisanie po polsku jest piekielnie trudne i to jest dla mnie moja zakała mojego życia. Ja trawię całe tygodnie nad pisząc jeden tekst i wiem, że to jest trudne i wiem, że wcale nie sądzę, że wszyscy muszą przejść przez tę barierę języka polskiego, który jest trudny i naprawdę ciężko jest pisać teksty, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli powstaje zespół, młody zespół, który śpiewa od razu po angielsku, który nastawia się wyłącznie na to, że jakiś możny tego świata z RCA i holenderskiego albo niemieckiego, albo angielskiego, albo z MCA amerykańskiego go dostrzeże, wyciągnie go z tego bagna, w którym on tutaj siedzi i postawi na samym środku jakiegoś wielkiego gobaszyska na Manhattanie i powie: oto gwiazda z Polski, jaka wspaniała, w ogóle wygląda jakby był z Ameryki. Świetny jest. Jeżeli tylko o to chodzi, to nie ma nic wspólnego ani z rockiem, ani z poezją, ani z tym, czym właściwie powinny rządzić normalne odruchy artystyczne. One powinny się rządzić jedną, jedyną zasadą. Mam komunikat, który chcę powiedzieć. Jeżeli on jest ważny, to on dotrze do ludzi, którzy uznają go też za ważny. Jeżeli celem jakiejkolwiek działalności jest wyłącznie chcę być w tym medium pokazany, a potem pomyśl o tym, co chcę powiedzieć, to jest to bzdura. Chciałam pana szalenie namówić tutaj na jakiś występ. No, sami państwo rozumieją program z muzykiem, bez muzyki. No, chciałam pana bardzo namówić na to, żeby pan tutaj nam też zaśpiewał. Pan się zaparł, że absolutnie nie, bo do tego potrzebna jest olbrzymia aparatura i tak. Ja to rozumiem. Ale jednocześnie tak. Myślę, że właśnie, że tak to jest z muzykami rockowymi, że nie odarci z tej całej otoczki, a kapella to już z siebie nic. Ja mi się marzy happening, pani proszę państwa, rację. Tutaj w studiu. I co? Ma pani absolutnie rację. To w ogóle jest kiepsko jest. To jest rzecz, która niestety wymaga wielu protez. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Kiedy zacząłem pisać wiersze i bardzo trudno było mi dotrzeć do wydawców, to postanowiłem, że jedyną metodą na to, żeby je opublikować, jest zacząć grać muzykę rockową. Dlatego czuję się usprawiedliwiony, że nie będę tutaj a cappella śpiewał i pokazywał, jaki mam wspaniały, szeroki głos. Ostatnie pytanie od kolegi Nikowskiego. Odejść od poważnych tematów i od muzyki. Wszyscy wiemy, że jesteś ambitny, pracowity. Takie też wrażenie robisz w czasie tej rozmowy. Natomiast może byś nam się przyznał do jakichś słabości? Może masz jakieś nałogi? No, nałogi, tak. Pornografia to chyba nie nałóg. Wszystko można nazwać nałogiem. Na pewno moim nałogiem jest to, że nie mogę pracować bez określonych terminów. To znaczy muszę stwarzać sobie terminy na rok z góry, żeby na dwa tygodnie przed tym terminem rzucić się do pracy. Ale już po tych właśnie kilkunastu latach tego samego mam taką praktykę, że wiem, że nic nie zrobię, dopóki nie mam jakiś deadline tutaj do tego miejsca. Musi być wykonana ta robota i inaczej nie umiem. Mam mnóstwo słabości, ale nie chcę o tym mówić, bo w końcu to nie jest rozmowa prywatna, ludzie na nas patrzą, wiesz. A nałogi? Cały czas się liczę z tym, że uda mi się z nimi zerwać lada dzień, także wolę też nie deklarować żadnych nałogów. Jest pan tak zapracowany, a jakim pan jest ojcem? Ma pan dwie córki, jedną pani Małgosi i własną macie maleńką.
No właśnie, Wierutko, jeżeli patrzysz na nas, to matka i ojciec się pozdrawiają. Weronika jest na Mazurach. Matylda na nas nie patrzy, bo jest w tej chwili gdzieś pod Londynem i uczy się języka angielskiego. Jakie jestem? No to jest kobieta mojego życia. A myślę, że Matylda jest też kobietą naszego życia i same kobiety. I myślę o tym, żeby to grono jeszcze powiększyć. Jest pan... Spotkał się pan z dziennikarzami, ale przecież tak naprawdę źle pan o dziennikarzach myśli. Ja mam nawet tutaj wsparcie, to ostatnie zdanie, jakby mój kolega Darek Begiej przeczytał. No, sami sympatyczni przyszli dzisiaj. Aha, dzisiaj się dzisiaj sami sympatyczni, a zarzuca im pan brak obiektywizmu, wykorzystywanie monopolu i głupotę. No to takie ogólne zarzuty, wydaje mi się, że... Ale pan to powiedział i to nie jeden raz. Proszę państwa, pora nasz program z sympatycznym bardzo gościem kończyć. Zadeklarował pan swoją... Tak? Przepraszam, jeszcze bardzo nieśmiało, koleżanka na górze, no trudno, dobrze. Weteran polskiego roka, jak ocenia pan scenę 92 rok, polski rok? Myślę, że jest kilka bardzo dobrych rzeczy. Zespoły rockowe, młode. Bardzo dobrych, utalentowanych osób jest. Myślę tu o Edycie Bartosiewicz. Cały czas liczę na Kaję, że Kaja po prostu zrobi coś naprawdę świetnego. Jest to świetna wokalistka. Myślę, że zespół Tamerlane zafunkcjonuje też normalnie. Być może kilka innych. Nie jest źle, ogólnie rzecz biorąc. Będzie lepiej. Dlaczego oszukałeś nas na samym wstępie? Powiedziałeś, że nie interesujesz się polityką. Bardzo się interesujesz Bardzo się interesuję. No właśnie. Ale nie będę im robił reklamy. Aha. A ja właśnie chciałam, proszę państwa, tak spuentować ten program, że wprawdzie się pan nie interesuje polityką. Okazuje się to nieprawda. Właśnie, ale polityka się z całą pewnością poza wszystkim interesuje panem, bo kimś w końcu nasi politycy rządzić muszą. Czemuż to nie panem, również pani. Proszę pana Grzegorza Ciechowskiego i stąd między innymi moja propozycja, to znaczy, że pan zechciał się tam podpisać albo przy panu Niesiołowskim, albo przy panu Szeremietinie. Nie pomiędzy? Wiem, jak pan woli. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Tak kończymy nasz program. I proszę państwa, jeszcze muzykę poprosimy w finale. Tak. No, gdzie pan wybierze? Ja bym chciał pomiędzy, ale w związku z tym... Nie wciśnij. Tu był jeszcze pan Król, bo myśmy dopiero niedawno tę listę rozpoczęli. Świetnie. To ja tutaj poniżej, ale taką strzałkę tam, że jestem pomiędzy. Tak. Dobrze? Bardzo proszę. Dziękuję państwu serdecznie. Proszę państwa. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Do widzenia. Dziękujemy i poprosimy jeszcze o muzykę oczywiście. Już nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, mam lustrze, to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, mam lustrze, to niestety ja. Tak, tak, ten sam. No i co? Co mi teraz powiesz? Co mi teraz powiesz? Powiedz. Jakbym cię patrzył w oczy. Yeah.